Panie ministrze, akurat mamy taką dobrą okazję, no bo zaczął padać deszcz w Warszawie, z czego pan na pewno też się cieszy. Bardzo cieszę. No moje pierwsze pytanie dotyczy tego, co już przeżyliśmy w zeszłym roku, czyli suszy i widzieliśmy, jakie tragiczne skutki ona miała dla polskich rolników. No pytanie pierwsze, jak tegoroczna susza wpłynie na polskie rolnictwo i co nam grozi, gdybyśmy mogli jakiś taki stan rzeczy z lotu ptaka teraz przedstawić, no i jakie są perspektywy na najbliższe miesiące? Panie redaktorze, susza zaczyna być problemem dokuczliwym od wielu lat. Może nie od wielu, bo gdyby od wielu, to już działania by były podejmowane wcześniej, ale od kilku lat już dostrzegamy. W 15 roku była bardzo duża susza. Wtedy pomoc dla rolników była symboliczna, potem 18, 19. Niestety 20 zapowiada się podobnie, ponieważ była bezśnieżna zima, opadów było mało. Widać to w rzekach, między innymi na Wiśle w Warszawie. Chociaż jeżeli chodzi o rolnictwo, to decydujące o ewentualnych stratach czy o wielkości tych strat są deszcze majowe. Dlatego mówi pan, że w Warszawie zaczyna trochę kropić. U nas jest bardzo pochmurno koło Torunia, ale na razie nie pada. Martwimy się i z niepokojem patrzymy w niebo, czy rzeczywiście coś popada. Bo od tego, co będzie padało w maju, zależy wielkość strat tych suszowych. To są dwa aspekty. Z jednej strony pomoc dla rolników, ona musi być, bo w sytuacji wielkich strat niezawinionych przez rolników państwo pomaga. Tak było i dwa lata temu, i za zeszłoroczną suszę, a za chwilę ten wątek omówię. Ale Polska jest dość unikalnym krajem, bo jest jednym z nielicznych w Europie, ja zresztą chyba innych nie znam, które pomagają rolnikom dotkniętym suszą. Wszystkie kraje, łącznie z naszymi zachodnimi sąsiadami, odsyłają do ubezpieczeń. My pomagamy mimo wszystko, bo system ubezpieczeń działa słabo, jest wadliwy, nie jest obowiązkowy, chociaż rolnicy sami zaczynają domagać się tego, żeby wprowadzić obowiązkowy system ubezpieczeń upraw rolnych, bo tylko w takim wypadku można by oczekiwać, że wszystkie klęski, które się pojawią, będą w jakiś sposób rekompensowane. My będziemy pomagali, chociaż problemy są. I na przykład środki, część przynajmniej tych środków za zeszły rok, no, poszła na zwalczanie koronawirusa. Kiedy tworzyliśmy budżet, nie było tego zagrożenia i były przeznaczone duże rezerwy budżetowe na wypłacenie rolnikom za rok ubiegły. Robimy co możemy. Na 340 tysięcy rolników, którzy zgłosili się do pomocy suszowej, już dawno, może nawet zapomnieli o tym, 220 tysięcy rolników miało wypłaconą pomoc. W tych dniach, wczoraj, dziś, jutro i w piątek, będzie wypłacona pomoc do końca dla 91 tysięcy rolników, a dla 30 tysięcy rolników będzie zaliczka. Część pieniędzy dla tych rolników będzie musiała być wypłacona trochę później. Muszą się niestety uzbroić w cierpliwość i zaczekać do nowelizacji budżetu. No, ja nic nie jestem w stanie w tej materii zrobić, jeżeli pojawiło się nieszczęście, które generuje ogromne koszty, miliardy dziennie, związane właśnie z walką o życie, o zdrowie ludzkie, zakupem ochrony, respiratorów, testów z całego świata, wspierania służby zdrowia, ludzi tracących dochody, to niestety, mówię to z przykrością, ale niestety część rolników za częścią swoich należności musi zaczekać. Dla mnie jednak, proszę pozwolić ten wątek rozwinąć, to nie jest tylko problem, jak znaleźć pieniądze na pomoc suszową. Ona nigdy w 100% nie pokrywa strat. Jak zapobiegać suszy, ponieważ wygląda na to, że coroczne doświadczenie wskazuje, że ta susza będzie trwałym zjawiskiem. Dlatego zatrzymanie wody, umiejętność dysponowania tą wodą jest ważniejsza niż pomoc w danym roku. Dlatego programy retencyjne, które realizujemy, choćby ten, który ja wprowadziłem, czyli 100 milionów euro dopłat, to jest poważna kwota, dopłat dla nawodnień w gospodarstwach, konkretnych gospodarstwach, do 100 tysięcy złotych na gospodarstwo, zarówno na wykopanie zbiornika, na rozszerzenie istniejącej instalacji nawodnieniowej, czy budowę nowej, korzystanie z ujęć innych niż wykopany zbiornik. Rolnik decyduje, z czego chce skorzystać, chociaż ja zachęcam do tych oszczędnych systemów nawodnieniowych, przede wszystkim kropelkowych. One nie tracą wody, tak jak armatka wodna. W tej chwili minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
realizuje przetargi, regionalne zarządy gospodarki wodnej organizują przetargi na około 600 budowli inżynierskich. Tam śluz różnego rodzaju przegród, które mają stosunkowo niedużych, które 600, które w ciągu około 4 miesięcy, 3 do 4 miesięcy mają być wykonane i w tym roku już zwiększyć retencję. Te przetargi są oferowane czy dedykowane głównie małym firmom, takim, które mają paru ludzi, koparko-ładowarki, koparki na wsi, spółkom wodnym, tym, którzy również z powodu koronawirusa mają kłopoty ze znalezieniem pracy. I czeka i będzie czekał na pieniądze z nowej perspektywy finansowej. Ogromny program retencji, około 100 wielkich zbiorników, które mają zwiększyć skokowo 6,5% retencji, bardzo małej w Polsce, do około 30%. To będzie realizowane już ze środków nowej perspektywy. Bardzo ważne są, czasami rolnicy nie chcą tego słuchać, ale bardzo ważne działania związane z zatrzymaniem wody w glebie, bo w rolnictwie podstawowym sposobem zatrzymania wody to jest retencja glebowa. Gleba odpowiednio nawożona substancją organiczną, która zamienia się w próchnicę, stosowanie poplonów, międzyplonów, odpowiedniego odczynu gleby poprzez wapnowanie sprawia, że ta gleba działa jak gąbka, ona zatrzymuje wodę, a nie powoduje natychmiastowe albo ucieczkę tej wody w głąb, albo wyparowanie. Odpowiednie zabiegi agrotechniczne, które znali nasi rodzice, nasi dziadkowie chyba szkół rolniczych nie kończyli. Od wczesnej wiosny włókowanie, bronowanie, by przerwać parowanie. I wielu rolników to rozumie, tak o glebę dba. Zwiększa się w strukturze zasiewów ilość roślin ozimych. One są odporniejsze, korzystają jeszcze z resztek wody zimowej, wczesnowiosennej. W tym roku można było siać już w lutym, bo można było w pole wejść, bo nie było niskich temperatur i nie było śniegu. Jeżeli ktoś czeka z zasiewami, w szczególności zbóż jarych, do kwietnia, do maja, nic wcześniej na polu nie robił, nie przerwał parowania, no przepraszam, to do kogo pretensje? Do Pana Boga? Przecież trzeba powstrzymać tą wodę w ziemi, a nie wielkim agregatem wjechać raz, czy agregatem nawet uprawowo-siewnym, wjechać i mówić, panie, susza, pole, wody nie trzyma, piach na polu, a co robiłeś do tej pory, żeby tę wodę zatrzymać? To są działania, które każdy musi realizować. Rolnicy, samorządy, chcemy od czerwca tworzyć takie partnerstwa wodne. To jest trochę na wzór hiszpański, gdzie już dawno rolnictwo jest uzależnione od zatrzymania wody i od nawodnień. W każdym powiecie polskim zebrać samorządowców, spółki wodne, Wody Polskie, izbę rolniczą, doradztwo rolnicze i ustalić, co stosunkowo niewielkimi nakładami możemy zrobić, gdzie powinny być również te większe zbiorniki retencyjne. To jest wielka praca wszystkich, a nie tylko zwalanie na rolników i mówienie, no co rolnicy robią, żebyśmy mieli żywności pod dostatkiem. Każdy musi tutaj swoją cegiełkę dołożyć. Nawet ci, którzy nie są bezpośrednio z tym związani, ale też mogą. Zatrzymywanie wody deszczowej w ogrodach, w domkach jednorodzinnych, po to, żeby tej wody nie trwonić. Oszczędzanie wody również z tej, z której korzystamy codziennie. Korzystamy z wody w kranach i tak dalej, i tak dalej. No wiele każdy może uczynić, a nie tylko oglądać się na innych. Panie ministrze, drugie pytanie, które też jest związane oczywiście z suszą, bo już takie jakieś alarmistyczne, tak, że tak powiem, sygnały pojawiły się z zachodu, no tam we Francji się obawiają zamieszek, tak, że zabraknie żywności, albo ta żywność będzie bardzo droga, ludzie będą coraz biedniejsi z racji na epidemię. No pytanie, czy u nas w Polsce też taki scenariusz jest realny, że tej żywności może zabraknąć i rzeczywiście będziemy tutaj mieli jakąś kryzysową sytuację i ludzie będą, nie wiem, robić ogromne zapasy, no w obawie tego, że nie wiem, za miesiąc, dwa i przez suszę, i przez koronawirusa i wszystkie inne plagi, które nas w tym roku spotkają, no tej żywności może zabraknąć. Ja takiego scenariusza nie przewiduję, no nic na to nie wskazuje. Francja rzeczywiście walcząca z epidemią, z biedą, z wyalienowaniem, wyobcowaniem tych imigrantów, których ściągnięto z Afryki, ludzi ubogich, wie, o czym mówi. Przypomnę, że rewolucja francuska zaczęła się również od braku żywności.
Oby to nie był zwiastun kolejnych podobnych wydarzeń w tej chwili. Natomiast Polska jest krajem w pewnym sensie bezpiecznym żywnościowo. My mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe ze względu na znakomicie działające polskie rolnictwo. Rolnictwo bardziej przyjazne środowisku, rolnictwo oparte o rodziny chłopskie, o stosunkowo nieduże gospodarstwa, bo najbardziej zawodne w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach są wielkie fermy, te wielkie przemysłowe hodowle, produkcje, gdzie wystarczy, że ludzie się pochorują albo pojawi się epidemia czy afrykańskiego pomoru świń czy ptasiej grypy i trzeba wszystko wybijać. My mamy dużą produkcję, znacznie większą niż potrzeby żywnościowe polskiego społeczeństwa, polskich konsumentów. Eksportujemy mnóstwo żywności. Za ubiegły rok 32 miliardy euro. No w tym roku zrywają się z powodu epidemii kontakty handlowe, kraje zamykają granice, problemy, bardzo wzrósł fracht morski, koszty tego frachtu, część kierowców na kwarantannach, zrywa się transport lądowy, samoloty w cudzysłowie raczej wożą maseczki niż żywność, ale to się wszystko odbuduje. My te kontakty odbudujemy, bo polska żywność była kupowana chętnie, nie dlatego, że szczególnie nas tam ktoś lubi, tylko dlatego, że była żywnością, jest żywnością bardzo dobrą, wysokiej jakości, bezpieczną, podkreślam, bezpieczną, jednocześnie stosunkowo tanią. I mówię to bardzo wyraźnie, bo jeżeli ktoś w tej chwili kwestionuje cenę żywności, to nie do końca chyba wie, o czym mówi. Żywność w krajach Europy Zachodniej, również uwzględniając różnice w zarobkach, podkreślam to, to, że mniej zarabiamy, żywność w Polsce jest tania. Żywność w Polsce może z tego powodu jest również mało szanowana. Marnuje się około 30% żywności. Kupowanie bez opamiętania, bo tania, i wyrzucanie tej żywności to jest nie tylko grzech, ale jest to głupie, jest to nielogiczne, jest to marnowanie pracy ludzkiej, zasobów przyrodniczych, trwonienie tego, co może dla innych być przydatne. Jeżeli by rzeczywiście susza się ugruntowała i przyniosłaby duże straty, chociaż tak jak mówię, majowe opady generalnie o tym zadecydują, to będziemy ograniczać eksport. Mniej sprzedamy za granicę. Podstawa to jest zaopatrzenie rynku wewnętrznego. W każdym kraju on jest najważniejszy. Chciałem pana ministra o to ograniczenie eksportu spytać, bo jak to miałoby w praktyce wyglądać? To będzie wprowadzone jakieś regulacje dla firm? Są różne możliwości, wysyłania możliwości są różne. Przede wszystkim firmy, które muszą ponieść ogromne koszty transportu międzynarodowego, żeby wysłać do Chin, do Indochin, do Arabii Saudyjskiej, czy do innych krajów Zatoki, czy Północnej Afryki, czy do Europy Zachodniej, muszą ponieść ogromne koszty. W związku z tym, jeżeli będzie zapotrzebowanie na rynku wewnętrznym, no to głupi tylko będzie sprzedawał za granicę, jeżeli tutaj może przy niższych kosztach transportu sprzedawać. To jest jedno. Drugie, rozszerzamy, i to jest dla mnie szalenie ważne, bezpośrednią sprzedaż gospodarstw, rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, przetwórstwo w gospodarstwach, małe rzeźnie rolnicze. To wszystko przecież nie będzie eksportowane. To są produkty, które trafiają na rynek lokalny. I ci, którzy świadomie chcą dobrej żywności, tej bez konserwantów, tej o krótkich terminach przydatności, bo nie wymaga to zabezpieczenia, tak jak żywność, która będzie miesiącami czy latami po świecie krążyła, to powoduje, że tej żywności na rynku lokalnym będzie więcej. Problem cen. Jeżeli ceny wynikają z jakichś logicznych, przewidywanych kosztów związanych choćby z energią czy z innymi czynnikami, to oczywiście żywność w jakimś tam stopniu może podrożeć. Ale nie ma tych przesłanek, ponieważ podaż żywności jest duża. Ceny energii, zarówno energii elektrycznej, to są jedne z najniższych w Europie, a ceny paliwa są tak niskie jak nigdy w historii, to jakie elementy, również pracownicy nie zarabiają lepiej, czy w rolnictwie, czy w zakładach przetwórczych, to co miałoby wpłynąć na drastyczny wzrost cen żywności? My na wszelki wypadek wprowadziliśmy zabezpieczenie w jednym z rozszerzeń tarczy antykryzysowej, dające uprawnienie Urzędowi Ochrony Konsumenta i Konkurencji do wprowadzenia cen regulowanych. Jeżeli by
pojawiły się spekulacje, pojawiły się nieuprawnione podwyżki, nie wynikające z jakichś policzalnych kosztów, to można wprowadzić marże zarówno dla rolników, jak i dla przetwórców i dla handlu. Te marże, które mają ograniczyć te ceny, bo ludzie, w szczególności ci mniej zamożni, również potrzebują żywności i obowiązkiem państwa, i proszę być o to spokojnym, jesteśmy do tego przygotowani, obowiązkiem państwa jest zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Wiele krajów Polsce tego zazdrości, że jesteśmy bezpieczni żywnościowo, ale szanujmy żywność, szanujmy wodę, nie oglądajmy się tylko na rolników. Czyli co do cen, to nie będzie powrotu z tego, co było rok temu, gdzie najpopularniejszym chyba warzywem stała się pietruszka, już ta słynna, ta, która tak drożała. Panie redaktorze, te porównania cen muszą mieć również jakieś logiczne uzasadnienie. Ja w tej chwili widzę, że to jest zresztą naturalne w kraju demokratycznym, a jesteśmy krajem aż do bólu demokratycznym, jeżeli tak można powiedzieć, że szukanie różnych porównań, które mają udowodnić, nie wiem, drastyczne pogorszenie jakości życia, wzrost cen, nieradzenie sobie rządu, to jest charakterystyczne dla opozycji. Zeszłoroczna pietruszka, porównywanie ceny na Przednowku, kiedy skończyły się zapasy roku poprzedniego, a jeszcze nowa nie urosła, było absurdem. Oprócz tego trzeba zawsze mówić szczerze i prawdziwie, że to, co rolnicy otrzymują za swoje produkty, to jest tylko niewielki wycinek tego, za co płaci konsument na końcu. Ta pietruszka, która wtedy w centrum Warszawy kosztowała, jeżeli dobrze pamiętam, 20 zł za kilogram, na rynku hurtowym na Broniszach kosztowała wtedy 3-4 zł. Czyli ktoś po drodze jeszcze tę cenę podnosił. Dlatego ja zachęcam wszystkich, dogadujcie się z rolnikami. My wspieramy i promocję polskich produktów, produkt polski, kupuj świadomie, również wspieramy różnego rodzaju działania związane ze sprzedażą bezpośrednią u rolników, sprzedażą internetową, to zaczyna być wyjątkowo popularne. Jeszcze 2-3 lata temu nikt o tym nie słyszał w przypadku żywności. W tej chwili zaczyna być to wyjątkowo popularne. Szukajmy tych rolników, kupujmy od nich, bo wtedy nie eliminując tych pośredników wszystkich po drodze, to i rolnik zadowolony, i konsument zadowolony, i cena gdzieś tam po drodze się spotka i wszyscy będą zadowoleni. Mamy mechanizm ingerowania w ceny, chociaż ja już słyszałem, że wracamy do socjalizmu, że jest odejście od gospodarki rynkowej. Mówią to najczęściej ci, którzy nic nie rozumieją z potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego, z tego, że jest to produkt strategiczny. Żywność jest strategicznym elementem dla każdego kraju i tu mechanizmy rynkowe muszą być podporządkowane również tym, żeby każdy codziennie miał co w lodówce i miał co na stół położyć. Więc tu ja nie widzę sprzeczności z wolnym rynkiem, a z socjalizmem, tak, ekonomia księżycowa socjalizmu powodowała to, że czy rolnikowi się opłacało, czy nie opłacało, państwo dopłacało do wszystkiego. Teraz jest to miks działalności i rynkowej, bo przecież wszystko jakieś uzasadnienie ekonomiczne mieć musi i konsumenci również muszą to uzasadnić, ale również tego bezpieczeństwa gwarantowanego przez państwo. I ono jest w najwyższym stopniu gwarantowane. Tu wszyscy o to zabiegają. Bardzo mocno zabiega o to również prezydent Andrzej Duda. Zresztą pewnym znakiem rozpoznawczym tej prezydentury jest szczególna troska o ludzi najuboższych, o tych ludzi, o których się wszyscy martwimy, a przez lata byli na marginesie, i również troska o polskich rolników.